Cześć, jestem Jakub Fiatkowski, to jest kanał Ibisoft na YouTube, a dzisiaj robimy unboxing tego oto TP-Linka. Zapraszam. A więc przechodzimy do unboxingu. Jak widzimy, opakowanie mówi nam większość, jeżeli nie wszystkie informacje na temat produktu. Wiemy, że jest to 16-portowy, gigabitowy switch, nie posiadający możliwości zarządzania, natomiast powinien pełnić funkcję switcha desktopowego, jak i switcha montowanego w szafie rack. Z tyłu możemy opakowania znaleźć po angielsku oczywiście informacje o samym produkcie, jak w jakiej typowej sieci się on znajduje, według wizji TP-Linka, jakie ma poszczególne cechy. I to by było chyba na tyle. Przechodzimy do otwierania pudełka. Proszę bardzo. I naszym oczom ukazuje się przede wszystkim Installation Guide, czyli instrukcja instalacji. Jest to, jak widać, dla całej rodziny gigabitowych, niezarządzalnych switchy. Prawdopodobnie wszystkie różnią się tylko ilością portów. My mamy wersję 16-portową. Tak więc tutaj możemy instrukcji otrzymać wszelkie potrzebne informacje o tym, jak skonfigurować produkt oraz jak go pomyślnie zainstalować, na przykład w szafie. Następnie mamy informację o tym, że switche TP-Link są doskonałym rozwiązaniem dla użytkownika domowego oraz małych firm. Są również przyjazne środowisku i tak dalej, i tak dalej. Ostatnia z ulotek. Również nie wiem, czy dużo wnosi do naszego życia, ale jest jakieś biedne drzewko musiało zakończyć swoje istnienie, by ta karteczka papieru mogła zostać zadrukowana, która do niczego nie jest nikomu potrzebna, no ale jest w zestawie. Dobrze, idziemy dalej. Mamy tutaj główne urządzenie, ładnie zapakowane. Wypakujemy. Tak się prezentuje. Mamy fajną informację na temat tego, czy jest zasilane. Tu mamy LEDy statusowe pokazujące, czy port jest aktywny i prawdopodobnie z jaką działa nam prędkością. Oddzielnie dla góry, oddzielnie dla dołu. Z boku, jak widzimy, mamy miejsce na zamontowanie uszów montażowych, tak żeby całość ładnie nam działała, by można było ją zamontować w szafie rack. Z tyłu mamy możliwość podłączenia uziemienia oraz standardowa wtyczka typu D do podłączenia zasilania, co jest dosyć istotne, ponieważ bardzo łatwo podłączyć za pomocą kabla to urządzenie do większości UPS-ów, które właśnie tego typu gniazda oczekują. Od spodu mamy możliwość przyklejenia jeszcze stópek, gdybyśmy zechcieli tenże switch zainstalować jednak
sobie jako wolnostojący gdzieś na biurku. Tak więc urządzenie może odłożę tutaj. Tutaj mamy uszy właśnie montażowe z możliwością, jak widać, zainstalowania również stópek, o których wspomniałem przed chwilą. Jak i tutaj pozostaje nam kabel zasilający. Standardowy kabel zasilający. No i oczywiście jeszcze jedna ważna informacja o tym, jak należy się urządzeń elektrycznych pozbywać. Tak więc to by było na tyle. Jeżeli chcecie, żebym przeprowadził jeszcze jakieś testy lub pokazał coś więcej na temat tego lub dowolnego innego urządzenia, to zapraszam do komentowania poniżej pod filmem, jak i również obejrzenia kolejnych filmów z tej serii, jak i również innych serii, które są na kanale. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. Cześć.